Słuchasz polskiego programu SBS. Zapraszam na przegląd wiadomości radia SBS w poniedziałek, 5 sierpnia. Przy mikrofonie Dorota Banasiak. Zaczynamy od doniesień z Australii. Australia podnosi narodowy poziom zagrożenia terrorystycznego z tak zwanego poziomu możliwego do prawdopodobnego. Australijski rząd twierdzi, że za rewizją stoi wzrost ekstremizmu w całym spektrum politycznym i ideologicznym. Premier Anthony Albanese podkreślił jednak, że podwyższenie takiego poziomu nie oznacza bezpośredniego zagrożenia. Minister do spraw rdzennych Australijczyków Malandri McCarthy powiedziała, że australijski rząd w dalszym ciągu przestrzega oświadczenia Uluru z serca. Taką informację minister przekazała, kiedy wyglądało na to, że premier Anthony Albanese podczas festiwalu Gaama w miniony weekend wycofuje się z wcześniejszej decyzji powołania komisji McCarthy. Minister spraw zagranicznych Penny Wong ponownie wezwała Australijczyków przebywających w Libanie do natychmiastowego opuszczenia tego kraju. Australijczycy powinni skorzystać z każdej dostępnej im opcji opuszczenia Libanu, nawet jeśli nie jest to bezpośrednia droga powrotu do Australii, powiedziała minister. W związku z przygotowaniami rządu Queensland do stanowych wyborów osoby dojeżdżające do pracy w tym stanie będą płacić zaledwie 50 centów za przejazd środkami transportu publicznego. Czterem mężczyznom z Melbourne postawiono zarzuty w związku z rzekomym planem importu do Australii metamfetaminy. Narkotyki o wartości ponad 280 milionów dolarów i wadze 6 ton miały być ukryte w prasie hydraulicznej. Minister spraw zagranicznych Jordanii spotkał się ze swoim irańskim odpowiednikiem w Teheranie w związku z rosnącymi obawami związanymi z szerzącą się wojną na Bliskim Wschodzie. Ayman Safadi jest pierwszym od ponad 20 lat wysokim urzędnikiem jordańskim, który złożył oficjalną wizytę w Iranie. Służby ratunkowe w mieście Gaza twierdzą, że wyciągnęły dziesiątki ciał spod gruzów dwóch szkół dotkniętych w niedzielę izraelskimi atakami. Ministerstwo Zdrowia potwierdza, że spod gruzów wydobyto 25 ciał. W ataku 19 osób zostało rannych, a kilka uważa się za zaginione. Przywódca Ukrainy Wołodymyr Zełenski podał, że wyprodukowane w Stanach Zjednoczonych samoloty F-16 dotarły do Ukrainy po 29 miesiącach od chwili inwazji Rosji na ten kraj. Rząd Ukrainy od dawna lobbował sprawę myśliwców, które teraz są wykorzystywane podczas operacji militarnych na terenie tego kraju. Podczas protestów antyrządowych w Bangladeszu zginęło prawie 100 osób, a setki zostało rannych. Aby stłumić zamieszki, rząd tego kraju wyłączył mobilny internet i na czas nieokreślony wprowadził godzinę policyjną. W niektórych częściach Wielkiej Brytanii rozpoczęto sprzątanie po serii gwałtownych protestów antyimigracyjnych. W niektórych brytyjskich miastach protesty przerodziły się w zamieszki, podczas których rzucano butelkami i cegłami oraz podpalano witryny sklepów. Polscy przedsiębiorcy obawiają się, że niedługo zabraknie im pracowników, pisze Rzeczpospolita. Gazeta uważa, że już teraz hamuje się napływ osób z Ukrainy, które potencjalnie mogłyby zapełnić wolne wakaty, a rząd pod naciskiem społecznym może jeszcze zaostrzyć politykę imigracyjną. Według ostatnich danych Polskiego Głównego Urzędu Statystycznego pod koniec marca w Polsce było 112 tysięcy wolnych miejsc pracy. Największe braki kadrowe są w firmach budowlanych i produkcyjnych, a także w transporcie i logistyce.
Poziom wody na Wiśle zbliża się do rekordowo niskiego. Najniższy stan wody na tej rzece został odnotowany w sierpniu 2015 roku i wyniósł wtedy 26 cm. Eksperci alarmują, że obecna sytuacja hydrologiczna na Wiśle będzie się pogarszać. Z powodu niskiego stanu wody na Wiśle zawieszono kursowanie 3 warszawskich promów. Doniesienia walutowe. W dniu dzisiejszym dolar australijski wymieniany jest na 65 centów amerykańskich. W porównaniu do złotego warty jest 2 zł i 56 groszy. Przegląd wiadomości radia SBS opracowała i czytała Dorota Banasiak. Zainteresowało Cię? Chcesz usłyszeć więcej? Słuchaj nas na podcastach dostępnych w Apple Podcast, Google Podcast czy Spotify lub w jakimkolwiek innym, który używasz.